Cześć, od 5 lat prowadzę swoje wykłady motywacyjne, które są pełne energii i niesamowitych historii. Jeżeli chcesz je usłyszeć i pozyskać trochę motywacji dla siebie, to zapraszam do zapoznania się z ofertą na stronie 20wykładów.pl. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Ewa Ligman, prezes Hospicjum Pomoże Dzieciom w Gdańsku. Bardzo mi miło. Piękna sytuacja, bo ktoś z widzów napisał do mnie wiadomość, że cudownie byłoby Cię mieć w programie. Poglądałem różne wywiady, uznałem, oj tak, chyba cudownie byłoby mieć Ciebie w programie. Szukam Ciebie na Facebooku, patrzę, a tu wysłano od Ciebie zaproszenie. Zdzwoniliśmy się i okazało się, że kiedy wysłałaś to zaproszenie? Wydaje mi się, że już parę lat temu. Parę lat temu. U mnie tych zaproszeń jest tak dużo, nawet tego nie sprawdzam. Więc fajnie było się połączyć i zaprosić Cię do programu. Bardzo dziękuję za prezent. Spotkaliśmy Twojego anioła. Przekazał dla Ciebie swoje piórko, aby zapewnić, że jest z Tobą. Wiesz, że media i ludzie nazywają Ciebie aniołem? Oj, myślę, że ja po prostu mam długą drogę, żeby ewentualnie na ten tytuł zasłużyć. Ale mam to szczęście, że przebywam z aniołami każdego dnia. Kto jest tym aniołem? Aniołami przede wszystkim w hospicjum są nasi mali bohaterowie, którzy przychodzą na świat czasem dosłownie na parę oddechów. Dla mnie to jest nieprawdopodobne być gdzieś obok sytuacji, które rozgrywają się na tej cienkiej granicy pomiędzy życiem i przemijaniem. Zwłaszcza kiedy śmierć dotyka dzieci. Czasem życie człowieka, który trafia pod opiekę hospicjum, trwa krócej niż ta dzisiejsza rozmowa. W takiej sytuacji już musimy zadać sobie pytanie o najgłębszy sens naszego życia. Po co to wszystko? Jaka jest według Ciebie odpowiedź? Po co to wszystko? Patrząc na hospicyjne rodziny, które muszą przygotować się na przyjście na świat dziecka, które wiemy, że będzie trzeba zawsze za szybko pożegnać, albo rodziców, którzy mają kilkuletnie, czasem nastoletnie dziecko i dowiadują się nagle o nieuleczalnej diagnozie. To jest taki moment, ja to nazywam, to jest dzień końca świata, kiedy współczesny świat mówi, że nie da się zrobić niczego więcej. I nam wydaje się, że w momencie postawienia ostatecznej diagnozy kończy się wszystko. A w hospicjum dzięki zespołowi ludzi nauczyłam się, dzięki lekarzom, pielęgniarkom, którzy tam pracują, tak pokierowali tą karierę zawodową, żeby pracować w miejscu, gdzie nie ma spektakularnych sukcesów. Dla mnie to było w pierwszym momencie, o co w ogóle chodzi, dlaczego? Co trzeba mieć w głowie, albo co trzeba mieć w sercu, do czego trzeba w życiu dojść, żeby poświęcić swoją karierę i pracować w takim miejscu. I tam nauczyłam się od ludzi, którzy pracują w hospicjum, że dla nich moment ostatecznej diagnozy to jest właśnie jakby wejść w takie bardzo wąskie drzwi, gdzie czasem dopiero zaczyna się życie. Bo dzieci w hospicjum uczą nas, że śmierć też trzeba umieć przeżyć. Koniec świata też trzeba umieć przeżyć. Bo moment, w którym dowiaduje się, że nie da się zrobić niczego więcej, a wtedy wpada ekipa agentów do zadań specjalnych, hospicjum pomoże dzieciom. I potem okazuje się, że czasem jest dla nas iluzją, ponieważ my patrzymy z perspektywy ludzi, którzy już żyją kilkadziesiąt lat na ziemi. A potem, kiedy rozmawiam z dziećmi czasem na takich spotkaniach w szkołach i pytam, słuchajcie, kto z Was ma tak, że siada przed komputerem na pół godzinki po szkole i mija całe popołudnie? Zazwyczaj jest las rąk w górze, więc czas przecieka nam przez palce. A dzieci w hospicjum uczą nas, i to bardzo głęboko, natychmiast, jak wysyłają mi wiadomość prosto w serce, że wszystko, co mamy w garści, to ten konkretny moment. Obojętnie, w jakiej sytuacji życia jestem. I dla mnie ta prawda była w pierwszym momencie druzgocąca. Bo ja zrozumiałam, że ja się szalenie boję śmierci. Bo nie żyję w pełni. Nie odkryłam jeszcze swojego powołania. Mam poczucie niespełnienia. A dzieci w hospicjum przypominają nam o tym, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Nie wiemy, co będzie jutro. I kiedy odwróci się nam ta perspektywa i zobaczymy swoje życie właśnie z momentu śmierci, to natychmiast wiemy, co dla nas w życiu jest najważniejsze. Jak to się stało, że trafiłaś do hospicjum? Moja historia jest specyficzna, bo nie wybrałabym tego miejsca. Bałabym się na pewno. Jeszcze kilkanaście lat temu, gdyby ktoś mi powiedział, że będę spędzać codzienność w takim miejscu, zaparłabym się rękami i nogami. Dlatego szczerze mówię, że jeżeli ludzie boją się tego tematu, to jest to dobry znak. Ponieważ strach też jest dla nas informacją.
ale uciekamy często, tłumimy. I ja zaczęłam swoją pracę wolontarystyczną, bo byłam zupełnie młodym wolontariuszem w domu starców. Miałam wtedy 13 lat. I tam przychodziłam sprzątać, pomagać, bo nie mogłam robić wielu rzeczy, ale dotykałam trochę tego tematu. I rozmowy z ludźmi, takie po prostu, ludźmi, którzy przeżyli tutaj wiele długich lat, a zostaje im niewiele czasu, nauczyły mnie szalenie dużo. To jest opowieść pod tytułem Gdybym jeszcze mógł jeść, to zjadłbym naleśniki, ale jadłbym je w taki sposób, że nie stresowałbym się poniedziałkiem, jedząc je w niedzielę na obiad. Już nie kłóciłbym się z rodziną, która jest obok, nagle wszyscy zwalamy się do domu, bo jest wolny dzień. I zawsze obiad niedzielny, nie wiem czy też tobie się kojarzy, przyprawia się stresem już następnego dnia, zamiast cieszyć się aromatem tego, co się dookoła dzieje. I to jest dziś ta pułapka, w którą myślę wszyscy wpadamy. Żyjemy gdzieś pomiędzy wczoraj i pomiędzy jutro. Tego zawsze mówię, że mnie pokory przede wszystkim uczą dzieci hospicyjne, bo to one uczą nas. Powiedziałaś, że stres, strach jest dla nas ważną informacją. Co tak naprawdę mówi nam strach? W moim życiu wiele lat nie zorientowałam się, że chyba najściślejszy związek tworzę ze strachem. Strach towarzyszył mi od małego. Więc też łatwo mi, myślę, zrozumieć przez to, co mogą przechodzić dzieciaki. Tak jak czasem rozmawiamy nawet na temat zwykłych koszmarów nocnych. To my z punktu widzenia dorosłego człowieka, kiedy dziecko opowiada nam o koszmarze, mówimy, to był tylko zły sen. Dla dziecka to był aż koszmar. I gdzieś umiejętność przeżywania strachu dla mnie to było szalenie trudne. Ponieważ strach podpowiadał mi za każdym razem, co ja mam robić. Zazwyczaj uciekać albo czego nie robić. I strach jest pomiędzy tym wszystkim, że albo wybieram ucieczkę, to w bardzo kluczowych często sytuacjach życia, albo w ogóle blokuję się przed jakimkolwiek działaniem. Mhm. Więc strach informuje nas, na ile ja też mam kontakt ze sobą. Czy ja przyjmuję to jako informację? Ja nazywam strach, że to jest mój taki strażnik przed największym skarbem w moim sercu. Dobrze, że on go chroni. Zobacz, czy tam nie jest dookoła zagrożenie. Tyle tylko, że to ja jestem tutaj władcą w tym moim sercu, a nie strach. I ja mogę go posłuchać, ale mogę też przejść obok i działać, przekuć to wszystko w działanie. A strach przed śmiercią jest bardzo popularny i trochę żałuję, że nie rozmawiamy zbyt często na temat śmierci. Na tych spotkaniach hospicyjnych, kiedy rozmawiamy o tym, zaczynamy ten temat troszeczkę oswajać, to myślę, że każdy z nas zna taki efekt, kiedy widzimy na Facebooku albo na mediach społecznościowych nagle czarno-białe zdjęcie kogoś. Natychmiast gdzieś czujemy ten strach taki, że niepokój, ktoś odszedł, zawsze za szybko. Nigdy nie mówimy, że w samą porę, nigdy nie jest w samą porę. Więc śmierć przychodzi zawsze nagle, zawsze niespodziewanie, chociaż wiemy, że każdy z nas odejdzie. A mimo to strach powoduje, że nie mierzymy się z tym tematem. A dzieci w hospicjum nauczyły mnie, że i śmierć może być nauczycielką. Bo największy apetyt mamy wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Kiedy spotkamy się ze śmiercią, dopiero budzimy się do życia. Tak jak dzieci po długiej nocy, kiedy nie mogą spać, bo boją się ciemności i nagle zaczyna się robić jasno, widno, oddychają taką ulgą. Wreszcie jest jasno. I mam wrażenie, że śmierć też przychodzi z taką informacją. Dlaczego dopiero musi się w naszym życiu pojawić śmierć, żeby się obudzić? Na to pytanie też szukam odpowiedzi. Mi praca w hospicjum, rozmowy z osobami, którym zostało niewiele czasu, za każdym razem pomaga uprzytomnić ten moment, w którym jestem. To jest trudne zestawić tą rzeczywistość z tym, co się dzieje w moim sercu, bo my często wolimy nie mieć z tym kontaktu. Dużo jest trudnych rzeczy. Jeszcze z wielu wcześniejszych lat, z przeszłości, takich kamieni na sercu. To jest fajne powiedzenie w języku polskim. Coś mi leży na sercu. Mhm. Albo kamień spada z serca. Ja mówię często, że hospicjum pomoże dzieciom. To jest takie miejsce spadających kamieni z serca. Bo kiedy dowiaduję się, że ktoś odchodzi, albo tracę kogoś nagle, albo dowiaduję się o swojej nieuleczalnej diagnozie, to jest cios prosto w serce. I wrażenie jest takie, że mi się łamie wszystko w środku. Złamane serce. Jak dobrze, że w gips się nie wsadza złamanego serca.
I to jest efekt, który jest bardzo trudny w odczuciu. Ból, którego nie można wymazać. Ale jak coś się łamie, to też się otwiera. Czasem dopiero na miłość. Się miłości nauczyłam chyba najbardziej w hospicjum. Przecież to są te rozmowy na cmentarzu, każdy z nas to zna. Z kimś się po prostu żarliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Potem tracimy tą osobę i nagle na cmentarzu, stojąc nad grobem, mówimy, ale czule zaczynamy mówić. I nie zmiękczamy. Mówimy, że ta osoba przecież jednak nam tyle dała, była obok. Ale coś takiego się wydarzyło, że bardziej koncentrowałem się na brakach, niż na tym, co jest. Więc to znowu jest taka pułapka naszego mózgu. Z jakimi chorobami trafiają do Was dzieci? Do nas dzieci trafiają z bardzo rozmaitymi chorobami układu pokarmowego, neurologicznego, z chorobami onkologicznymi, z różnymi wadami genetycznymi. I to była też dla mnie taka lekcja, bo już też pary w ciąży, które dowiadują się, że dziecko ma nieuleczalną diagnozę i stoją przed tym dylematem, czy kontynuować ciążę i dać dziecku dokładnie tyle czasu, ile ma, czy przerwać ją. I to są szalenie trudne sytuacje, bo dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, no to znamy cały kontekst i widzimy, że tutaj to jest tak szalenie trudne podjąć taką decyzję. A ja z kolei, tak jak obserwuję te wszystkie historie, to zrozumiałam, że największy ból, jaki mamy każdy człowiek na świecie, to jest ból odrzucenia. My się tak bardzo boimy odrzucenia. Tak bardzo boimy się budować relacje i pokazać swoje serce przed kimś, z tymi wszystkimi rzeczami, których się wstydzę, których sama w sobie nie akceptuję. Ponieważ już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta druga osoba tego nie zniesie, odrzuci mnie. Boimy się odrzucenia i dlatego te nasze relacje często są na takim bardzo, bardzo płytkim poziomie. Zamykamy się w sobie. A dzieci hospicyjne, które wyglądają tak, że często wolimy odwrócić wzrok, nie chcemy o tym rozmawiać, bo kiedy jest dobry moment, żebyśmy pogadali o tym, jest miły wieczór, a tutaj rozmowa na temat takich dzieci, które przychodzą na świat bardzo chore, czyli przychodzą na świat po to, żeby chorować. Ale ja zrozumiałam pewnego dnia, że one przychodzą dokładnie z tą informacją. Do każdego z nas. Czy ty powiesz tak mojemu życiu? Jestem niedoskonały. Potem mówię, ale kto z nas jest doskonały? Ja też jestem niedoskonała. Ale tak bardzo bym chciała, żeby ktoś mnie przyjął z moimi wszystkimi upierdliwościami. Jestem chory. A przecież każdy z nas choruje, prędzej czy później. Przyjmiesz mnie takiego, jakim jestem? Dla mnie to jest odkrycie na miarę Ameryki. Czy powiesz tak życiu, czy uwierzysz śmierci? Jakie reakcje osób, które dowiedziały się, że umrą, są tymi, które najbardziej zapamiętujesz? Jak ludzie reagują? Ja myślę, że to jest tak indywidualna kwestia i tutaj cały sztab ludzi pracuje nad tym. Ja jestem troszeczkę z boku, jestem w funkcji szefa zespołu. Po to jest interdyscyplinarny zespół w hospicjum. Lekarzy, którzy łagodzą ból fizyczny, bo my często boimy się bólu. Co to będzie teraz? Czy będę cierpieć? Czy to będzie tak, że teraz nie wiadomo ile czasu, godzin, dni, miesięcy moje życie będzie jednym wielkim bólem? Więc lekarze są po to, żeby nie bolało. Bo ludziom często hospicjum kojarzy się z bólem. Zespół po to główkuje o każdej porze dnia i nocy i ma takie kwalifikacje, żeby nie było bólu. Druga rzecz to pielęgniarki, które w całej swojej czułości mają bardzo dużo narzędzi, żeby podnosić jakość życia w ostatnim etapie. Więc o tych rzeczach się rozmawia od samego początku. Rozbija się tą całą drogę na różne elementy, czyli szukamy rozwiązań. Nie zostawiamy przede wszystkim nikogo samych. Potem jest to opieka psychologiczna i duchowa, bo my ludzie nie jesteśmy tylko ciałem. Ale to wszystko, co się w nas wewnątrz dzieje, i tu w przypadku dzieci, nie tylko pacjenta, ale całej rodziny, bo w całym tym dramacie uczestniczą rodzice, rodzeństwo, które stoi czasem z boku i całkowicie uwaga z naturalnych powodów koncentruje się na chorym dziecku, a moje życie mija. Ja chodzę do szkoły, ja mam swoje problemy, ja mam urodziny, święta. Też chcę być zauważony. Więc ta uważność na wszystkich to jest bardzo ważne. I wtedy ta reakcja też jest inna, bo pierwsza reakcja impulsywna, no to chyba wiemy, jak każdy z nas reaguje, nawet kiedy ktoś nam zajedzie drogę. Różnie możemy reagować impulsywnie, w zależności od sytuacji, w zależności od kontekstu, tego, co nosimy akurat dzisiaj w sobie. No kto jest gotowy na taką informację? Ja nie wiem, co bym zrobiła. A co się zmienia w człowieku, który wie, że zaraz umrze? Myślę, że zmienia się wszystko.
My mamy takie warsztaty dla ludzi, którzy ze śmiercią też nie mają wiele do czynienia. I zadajemy zawsze na tych spotkaniach takie jedno pytanie, i to nawet z więźniami, kiedy są spotkania. Jak byś chciał spędzić ostatni dzień swojego życia? Więc nie pytamy wprost o śmierć. Pytamy o twoje życie, ale gdzieś z perspektywy śmierci. Uwielbiam zbierać sobie w głowie odpowiedzi na to pytanie, ponieważ słyszałam bardzo dużo odpowiedzi. Pierwszy efekt jest taki, że my nagle jesteśmy odważni. Nagle my wiemy, co my byśmy zrobili. Nie ma żadnych ograniczeń. Fantazjujemy. Pojechalibyśmy na drugi koniec świata. Wypilibyśmy najbardziej kolorowe drinki na świecie. Co z tego, że po 2 godzinach pewnie już odciąłby się nam film, ale to nic. To byłby nasz dzień. Spotkalibyśmy się z wieloma ludźmi. Skoczyli na bungee. Bardzo dużo takich odpowiedzi. Ale co mnie zachwyca w tym spotkaniu, bo to każdy z nas, wchodząc do hospicjum też, my się spotykamy tak naprawdę ze swoją śmiercią. A potem właśnie, jak już skończy się taki etap, no to ja bym musiał teraz zrobić coś mega wow, szalonego tego dnia. A potem praktycznie w każdym człowieku przychodzi taka refleksja. Kurczę, gdybym ja miał jeszcze ten jeden dzień, to zadzwoniłbym tu i tu. Podziękowałbym. Przeprosiłbym. Chociaż do tej pory przepraszam, to mi się tutaj zatrzymywało. I wyznałbym miłość. Chociaż wstydziłem się od dawna. Nawet te 3 rzeczy zmieniają świat. To się dzieje wtedy cud. Ludzie mówią po takich spotkaniach, po jednym takim spotkaniu, po jednym pytaniu, bo nie uciekli, skonfrontowali to gdzieś tutaj ze sobą. Nie gadałem z ojcem 30 lat. Zrobiłem ten pierwszy krok. To był najważniejszy dzień w moim życiu. Wiesz, na swoich wykładach inspiracyjnych staram się pokazywać takie ćwiczenie wyobrażenia sobie właśnie ostatniego dnia swojego życia. I nie tylko na wierzch wypływają najważniejsze dla nas rzeczy, ale to jest nieprawdopodobnie dodające energii. Nagle budzimy się, że jednak jesteśmy tu, jeszcze nie umieramy. Dokładnie. I to wszystko możemy wykonać. A co śmierć dziecka to znaczy dla małżeństwa? Wow, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to jest chyba najgłębszy kryzys, jaki można w ogóle w życiu przejść. Strata dziecka. Więc ból i emocje, które są z tym związane, uczucia, są po prostu nie do opisania. Ale myślę też właśnie, zawsze gdzieś szukając nadziei, że jeżeli umiemy przejść razem przez kryzys, jest ten czas nocy, łamie nam się wszystko. To jest bardzo duża szansa, że jeżeli przejdziemy przez tą próbę i nie puścimy się za rękę, to będziemy bliżej siebie niż byliśmy kiedykolwiek. A jak to możliwe, że niektórym małżeństwom się udaje przez to przejść, a jednak niektórym nie? Według mnie powinno wszystkich to zbliżyć, a jednak dzieje się coś takiego, że często te małżeństwa się rozpadają po stracie dziecka. Małżeństwa nie tylko po stracie dziecka się rozpadają. Mhm. Więc my też wchodzimy jako zespół hospicjum w jakiś moment życia ludzi. I to jest szalenie trudne, bo każdy ma swoją intymność przecież w domu. A my dojeżdżamy do domów, żeby dziecko na ostatni etap życia mogło być w tym czasie tam, gdzie czuje się najlepiej, żeby nie zastępować szpitala kolejną obcą placówką. Więc ja myślę, że to jest problem, czy sytuacje, nie chcę tutaj niczego oceniać, które dotyczą ludzi w różnych sytuacjach, nie tylko przy stracie dziecka. Ale z kolei ja mam takie doświadczenia w hospicjum nieprawdopodobnego ojcostwa, które mnie wzrusza. Ojców, którzy mimo zmęczenia po pracy nie czekają na medal, który przyniesie syn albo córka, tylko siadają przy łóżku i obserwują ten spokojny oddech, uśmiech. Czuwają jak tacy strażnicy. Chyba nie ma większego wymiaru męskości. A i mamy czułe, które oddają całkowicie karierę zawodową. Przecież w nas wszystkich emocje są trudne. Przecież każdy z nas ma różne sytuacje. Nawet jak mamy kryzys w pracy, wiemy jak to jest. Towarzyszą nam wszystkie dokładnie emocje, jak przy trzęsieniu ziemi. Ale przy tym są te takie momenty, które dla mnie po prostu mnie wysadzają z butów. Czy można przygotować się na śmierć? Można się z nią oswoić?
Myślę, że ona zawsze przychodzi tak niespodziewanie, nawet jak czekamy po tej już ostatecznej diagnozie. Przychodzi zawsze jakoś tak nagle i a potem się okazuje, że punktualnie. Patrząc z perspektywy dziecka, często to jest taki moment, że wiemy, że dobrze, że już nie cierpi. Ale tęsknota rodziców jest przeogromna, rodzeństwa. Zbudować życie na nowo, czasem po wielu latach walki, hospitalizacji, walki o życie. I nagle nie ma ciała, które mogę przytulić. No to jest bardzo trudne. To jak uśnieżyć ból po stracie bliskiej osoby? Żałoba jest też podróżą. I tutaj w hospicjum pracują niesamowici psychologowie. Mamy też kapelana jezuitę. Tutaj trzeba dużo takiego spokoju, czułości, wyczucia, konsultacji indywidualnych, wielu spotkań, też grup wsparcia, że możemy się spotkać z osobami, które przeżywają podobne doświadczenia. To jest jeszcze inny wymiar wsparcia. Że ja mogę porozmawiać mama z mamą, tata z tatą, którzy doświadczają podobnych rzeczy. To jest bardzo ważne, żeby w tej drodze, my mówimy podróż, to jest podróż, droga przez żałobę, ze wszystkimi jej porami roku. Długa jesień, długa zima, takie poczucie też samotności, bo my też jako społeczeństwo mamy z tym problem. Umiera ktoś, wiemy, jesteśmy na pogrzebie, mobilizujemy się, ale potem ta cisza, ta samotność. Jest bardzo trudno. I teraz zadzwonić, czy nie zadzwonić, porozmawiać, czy nie porozmawiać. To są takie dylematy i pytania, które każdy z nas gdzieś ma. I często usuwamy się, bo nie chcemy skrzywdzić drugiej osoby. A ludzie, którzy doświadczają straty, mówią o tym, że ta samotność jest bardzo trudnym doświadczeniem. Dlaczego jedyna rzecz, jaka w życiu jest pewna, czyli śmierć, tak bardzo mocno odciska na nas ślad? Dlaczego tak bardzo się jej boimy? Czy nie ma jakiegoś wytłumaczenia, które mogłoby doprowadzić do tego, że będzie nam łatwiej ją przeżywać? Według mnie jest. Mm-hmm. Ja straciłem w ostatnim roku 3 osoby. Miesiąc temu moją przyjaciółkę, 3 miesiące temu mojego dziadka, rok temu kolegę. Jakoś sobie to musiałem zmienić w głowie, żeby było mi lżej. Po prostu. I teraz pytanie ponawiam, tak? Właśnie jak to możliwe, że jedyna rzecz, jaka jest w życiu pewna, przecież rodząc się, wiemy, że umrzemy. To jest pewne. A nadal tak bardzo jest to bolesne. Czy chodzi o to, że zrywają się więzi? Ja myślę, że tutaj są też dwie rzeczy, gdy tracimy kogoś bliskiego, albo kiedy wiemy o swojej śmierci. Ktoś mądry kiedyś powiedział i mi to gdzieś mocno utknęło w głowie, że my się rodzimy po to, żeby życie tracić. A do pewnego momentu naszego rozwoju nam się wydaje, że my tu przychodzimy zagarniać ze świata, zdobywać. Serce ukochanej osoby, karierę, zdobywać, mieć. I w pewnym momencie, kiedy już mamy wszystko, też w relacjach, gubimy często taki dystans pomiędzy tym, czy ja mam kogoś, czy może ja jestem dla kogoś, z kimś. To jest szalona różnica. I w momencie, kiedy ja się dowiaduję, że jednak to, co mam, nie dało mi wewnętrznego spełnienia, zaczynam się budzić. Może to nie chodzi o to, żeby mieć, tylko być. Teraz jak być? Może być, cokolwiek się dzieje. Ale jak? Przecież dzieją się głównie trudne rzeczy. Ja wiem po sobie, że ja wiele długich lat mojego życia żyłam w żałobie po sobie. Wtedy szalenie bałam się śmierci, bo gdyby to się wydarzyło w którymś z tych miejsc, to ja kompletnie nie miałam kontaktu jeszcze ze swoim sercem, ze sobą. Nie czerpałam satysfakcji z drogi, tylko myślałam, że chodzi w moim życiu o jakieś mety. Sobie cele wyznaczałam, to już z dzieciakami mówię, czekacie na święta? Tak, wszyscy czekamy. A jak dostaniecie prezent taki wymarzony, to jak to jest? Szybko wam się nudzi? No tak. W większości sytuacji już nam się nudzi, chcemy coś innego, następnego. I to jest też ta pułapka. Od momentu do momentu. Tu. I potem się okazuje, że ta droga składa się z małych puzli. I patrzę w momencie postawienia ostatecznej diagnozy, no to co, koniec? Czyli to jest ta meta, ale ja mam pustkę w środku. Wiele rzeczy miałem, mam. To, co tutaj chodzi. A dzieci w hospicjum mówią, słuchaj, taki to jest przekaz nawet dziecka, które nie mówi nawet jednego słowa. Siadasz przy łóżku kogoś, kto
przyszedł na świat, nie mówi, nie chodzi. Siadasz i sobie myślisz, o co tutaj chodzi? Każdy ma jakieś powołanie. Czy można się do tego przygotować? Potem dociera do mnie, że sensem jest nasze życie, ten cały, ta kwintesencja. W byciu świadomym w każdej sytuacji. Nie kiedyś tam. A my właśnie znowu pomiędzy tym, co było, co będzie. Tu. Co masz na myśli, mówiąc w byciu świadomym w danej sytuacji? I jak wypełnić tę pustkę tak w codziennym życiu? Tę pustkę, która jest w człowieku? Nasza misja hospicjum brzmi, nie możemy dołożyć dni do życia, ale możemy dokładać życia do każdego dnia. I teraz właśnie, o co chodzi? Jak można dołożyć życia do każdego dnia? Myślę, że to jest ta sztuka uważności w małych rzeczach. To jest tak, że kiedy mamy takie spotkania i pytamy ludzi, komu dzisiaj nie chciało się wstać z łóżka? Bo to od tego zaczyna się każdy ten kawałek, puzzle naszego życia. No to większość z nas ma z tym problem, to jest naturalne. Mi też się nie chce, zawsze jest taki opór, wolałabym sobie jeszcze 10 minut, 15 minut poleżeć. Ale jak chcę być uważna, to mobilizuję się. Wiem, że to mógłby być mój ostatni dzień, przypominam sobie o tym. I to wbrew pozorom nie dołuje. To sprawia, że ja sobie robię herbatę i ona pachnie, ona smakuje, tak jakby to była ostatnia herbata w moim życiu. Przestajemy żyć byle jak. I nagle okazuje się, że można czerpać nieprawdopodobną satysfakcję i mieć wdzięczność, bo wdzięczność to jest... Ludzie często dziękują, ale nie czują wdzięczności. To jest też ogromna różnica. Jeżeli ja mam wdzięczność za to, co mam, to nagle to mi się pomnaża, bo ja widzę coraz więcej rzeczy, za które mogę być wdzięczna. A jak ja związuję swoje życie z perspektywą, czego ja nie mam, no to moje życie jest puste. Tak jakbym mieszała ciągle w pustym garze. Nie mam, nie mam, dzwoni mi, no nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, a to, co mam, mija jak czas. Tracę to wszystko. Powiedziałaś, że perspektywa śmierci została nam zabrana. Co miałaś na myśli? Myślę, że w XXI wieku gonimy za młodością, za tym, żeby być wiecznie piękni, uciekamy od starości. A starość mnie jako bardzo młodą dziewczynę wiele nauczyła. Pamiętam staruszkę, która była tak pomarszczona, że chyba bardziej nie da się być pomarszczonym. Nie mogła już chodzić i spędzała swoje życie w małym pokoju w domu starców z dwoma innymi paniami. I w takim miejscu zwykle jest taka atmosfera zgorzknienia. Gdzieś wchodzi się i czuje się w tych korytarzach jeszcze echo słów, co mi się nie udało, że zostanę zostawiony i tak dalej. I z takimi osobami też często nie chce się przebywać, które mają w sobie tyle zgorzknienia, tyle goryczy. A ja sobie pomyślałam wtedy, jak byłam bardzo młoda, no się wiele nie różnia. Chodzę też smutna po świecie i ciągle czegoś chcę. Taka opasła dusza. Ciągle czegoś chcę i ciągle mi mało. A ta kobieta, staruszka, naprawdę, to jest przecież w starości powyginane ciało. Ból. Bez perspektywy, moglibyśmy powiedzieć. Związała się z tym łóżkiem, bo nie miała innego wyjścia. Ale pisała wiersze o miłości i miała taką pogodę ducha w oczach, że ja sobie wtedy zadałam pytanie, czym ona się różni od całej reszty? Co ona odkryła? Sytuacja jest dokładnie taka sama, więc są wszyscy w tej samej sytuacji. A piękno, jakie było w tej kobiecie, było nie do zapomnienia. I ona zaczęła zasiewać coś takiego we mnie, w moim sercu. Że sztuką jest nie zmieniać sytuacji wszędzie dobrze, gdzie mnie nie ma, tylko odnaleźć w niej wszystko, co można. Miałem taką myśl, jak opowiadałaś, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Mówimy o śmierci. Ktoś usypia na zawsze, a przez to często inni się budzą. Co to znaczy obudzić się do życia? I czy ktoś nieobudzony zrozumie, co mówisz? Wspominaliśmy trochę o przebudzeniu w dzisiejszym wywiadzie już. Jak przebudzić się do pełni życia? Tak zatytułowaliśmy nasze spotkania w różnych miejscach. Jak przebudzić się do pełni życia? Kiedy śpimy, wiele rzeczy nie widzimy, nie dostrzegamy. To jest właśnie to, że wstaję rano i nie widzę tego, co się dookoła mnie dzieje. Nie widzę tych dobrych rzeczy, albo koncentruję się na tych tylko negatywnych. To jest też sztuka, umieć wybierać. Jak z dziećmi rozmawiam w szkole, to zawsze musimy wejść w ten świat takiej abstrakcji, wyobraźni dzieci, bo zawsze jest w bajkach dobry i zły,
charakter. Zawsze jest jakiś taki czarny gościu, który działa w ciemności. Ale szybko orientujemy się, kiedy pracujemy nad sobą, że to się wszystko rozgrywa u nas tutaj. Jest jakiś tu gościu, ciemna strona, który nie chce wyleźć na zewnątrz. Mnie przed przebudzeniem się do życia, ja nie mówię, że ja już to zrobiłam w pełni, ale mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze, że obrałam dobry kurs. Ale blokowało i dalej blokuje ta przestrzeń, która jest w cieniu, w piwnicy mojego serca. I tutaj jest jakaś taka siła, ten właśnie czarny charakter gościu, który nie pozwoli tego otworzyć. Wstyd nas blokuje bardzo często. Się czegoś mocno wstydzę. I to sprawia, że ta przestrzeń, ona nie jest ode mnie oddzielona. A w momencie śmierci wszyscy jesteśmy tacy sami, naturalni. I trochę wyrastamy jakby z ciała, czyli stajemy się naszym sercem, tylko bardziej w pełni. Już nie tylko ciało. Ciało nas już nie ogranicza. I w momencie odchodzenia jestem tym złym i dobrym jednocześnie. I to, co my odkrywamy często w tamtym momencie, kiedy jest za późno właśnie, ten ciężar, który mogliśmy uleczyć w ciągu naszego długiego życia, to on dopiero wtedy wychodzi na wierzch, kiedy ja żyłem w taki sposób, że zakopywałem wszystko pod dywan. A dla mnie też doświadczenie w hospicjum pokazało, że miłość jest dopiero wtedy, kiedy jest źle. Kiedy ktoś przyjmuje mnie wtedy, kiedy jest źle. Kiedy ktoś mi pokaże, ja wstydzę się tak bardzo czegoś w sobie, mam takie kompleksy i pokazuję to przed kimś, a on mówi, że jemu to nie sprawia różnicy. To wtedy jest miłość. A nam się wydaje, że miłość jest wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy jest miło, miłość. A potem się okazuje, że jest rozczarowanie. Gdzieś ciągle sami się upewniamy, że ja nie mam miłości w sobie i ten ktoś mnie odrzuca, kiedy tylko dowie się, że mam też wady. A miłość jest dopiero wtedy, kiedy ja je mam. Czy to jest tak, że każda rodzina budzi się do życia po stracie dziecka? Ja myślę, że każdy ma swoją drogę i też to jest takie moje hospicyjne odkrycie, że jeżeli my czasem chcemy dobrze i chcemy czyjegoś przyspieszenia rozwoju, no to go zaczynamy popychać. A kiedy zaczynamy kogoś pchać, to on upada. I to jest dla mnie mistrzostwo świata i tutaj chylę czoła naprawdę przed całym zespołem hospicjum, bo ile trzeba mieć w sobie pokory, uważności i takiej mądrości, żeby nie narzucać swojej perspektywy człowiekowi. Przecież to on przeżywa stratę. I on musi ją przeżyć w swoim życiu. My jesteśmy tylko towarzyszami. Ale bycie tylko towarzyszem jest naprawdę trudne. To tak jak czasem płaczemy do poduszki, wylewamy wszystkie łzy i ona nie powie żadnego mądrego słowa. Się nie wymądrzy, a przyniesie ulgę. Ile trzeba mieć w sobie mądrości, żeby umieć towarzyszyć tak, żeby nikogo nie popchnąć? Uczymy się tego z całym zespołem. W jaki sposób zmieniłaś zdanie na temat śmierci przez częste z nią obcowanie? Dla mnie śmierć jest na ten moment ostatecznym egzaminem. I traktuję każde doświadczenie, które mnie spotyka, jako takie kartkówki. Czasem niezapowiedziane. I w momencie, kiedy coś trudnego mnie spotyka, no to staram się obserwować swoje reakcje. Bo nikt z nas nie lubi przegrywać, nikt z nas nie lubi porażki. W wielu osobach śmierć jest taką porażką. Czymś, co nam się nie udało. Nie tak miało być. I też w pewnym momencie zrozumiałam, że to się rodzi pytanie o życie po śmierci. Czy coś tam w ogóle jest. I uwielbiam takie filozoficzne, metafizyczne rozmowy, bo to trzeba odkryć. Tutaj nie można narzucać nikomu żadnej perspektywy. Ale ja dzięki dzieciom hospicyjnym zrozumiałam, że ja mam znowu tutaj wybór, kogo ja słucham sobie. Bo jeżeli nawet nie wierzę w życie po śmierci, to wierzę w śmierć. Nie ma innej opcji. A właśnie, w co wierzysz? Ja wierzę absolutnie w życie po śmierci. Ja uważam, że śmierć jest niezbędna do tego, żeby znowu mieć, przebudzić się dalej do życia. Nie ma innej możliwości. Czego jeszcze nauczyły Cię umierające dzieci? Umierające dzieci nauczyły mnie tego, że mogę nie mieć nic, a nie zgubić pogody ducha.
mogę nauczyć się być totalnie bezradna. Ja jestem takim człowiekiem, działaczem z natury. Uwielbiam działania, uwielbiam osiąganie, widzę, że coś rozkwita. A dzieci w hospicjum nauczyły mnie tego, że trudniejsze jest wyzwanie. Bo zdobywać szczyty umie każdy. Medale, ordery, dobre słowa, słyszeć komplementy. Ale przyjąć na klatę porażkę, no dla mnie to są mistrzowie w tej dziedzinie. Jak sądzisz, jaki najczęściej my jako ludzie popełniamy błąd w życiu? Boimy się kochać. Bo boimy się odrzucenia? Myślę, że tak. Że strach mocno nas blokuje przed miłością, bo to jest pewnego rodzaju ryzyko. Bo jeżeli ja chcę wejść głęboko w relację, to ja muszę pokazać się całkowicie. Czyli znowu zmierzyć się z taką bezradnością. Odsłonić się przed kimś. To jest zawsze ryzyko. Ten ktoś może powiedzieć jednak, no nie podoba mi się to, co widzę. Ale może okazać się, że będę jeszcze głębiej niż byłem kiedykolwiek z kimkolwiek. A niestety nasze relacje, mam wrażenie, że kiedy przechodzą bardzo często przez pierwszy kryzys, znowu kryzys, my musimy przejść przez takie mini śmierci w każdej relacji. Coś się nagle nie układa, no było tak wspaniale, coś teraz jest źle. I my zazwyczaj mówimy, no miało być miło, koniec. I nie patrzymy na to, że to jest coś, co musi się znowu właśnie skończyć, żeby się urodziło nowe. Kiedy nasionko nie wpadnie w ziemię, nie pęknie, nie będzie z tego życia, nic nie wyrośnie. A my się boimy tego momentu. I jeżeli nie pęknie, to my często żyjemy w taki sposób, że to jest pod ziemią, koniec. I w momencie, kiedy przychodzi właśnie czas śmierci, zbierania plonów naszego życia, to się okazuje, że ja cały czas byłem pod ziemią, bo bałem się momentu, że coś we mnie pęknie. A jak pęka, to się otwiera. A ty kochasz? Staram się codziennie kochać. I staram się być hojna, rozrzutna wręcz w miłości. Bo uczę się też takiej czułości też dla siebie. Bo zrozumiałam, ja długo byłam żebrakiem o miłość. Ja myślałam, że ja muszę dostać. I robiłam różne rzeczy, żeby upewnić się, że ja w ogóle jestem warta miłości. I pod tym wszystkim są właśnie kompleksy i tak dalej. A w pewnym momencie dotarło do mnie, że ja siedzę na skarbie, który mam, taki żebrak, który nie zajrzy do środka, tylko chce od ludzi. I ja byłam biedna bardzo wewnętrznie. I myślę, że wiele osób też nie odkrywa w sobie tego, bo każdy z nas jest tak samo wyposażony w to wszystko. Tylko to wystarczy otworzyć, zobaczyć, odważyć się. Bo na początku jest ten efekt takiej szafy, że ja długo nie sprzątałem i tam jest dużo zatęchłych ciuchów. I mi się wydaje, że jak ja tylko tam uchylę, ojej, nie podoba mi się to, to zamykam, niech lepiej już więcej tego nie ruszać. A jeżeli odważymy się to oczyścić, to zobaczymy pod spodem tak gigantyczny skarb, że to jest dopiero, zaczyna się tak naprawdę życiorys z pasją. Bo jeżeli ja widzę, że ja mam miłość, to jest najgłębsze, co może być we mnie, to ja mogę to dawać, bo to się nie kończy. I dopiero wtedy, kiedy coś mam, mogę się tym podzielić. A mi się wydawało odwrotnie, że ja muszę to zdobyć, znowu mieć. I wtedy byłam bardzo nieszczęśliwa. A taki jeden dzień w kontakcie ze sobą, ja tak w hospicjum my mówimy, że w ciągu jednego dnia możesz przeżyć całe swoje życie. Chociaż zaprzepaściłeś kilkadziesiąt lat swojego życia. Będę miała w poniedziałek z więźniami takie spotkanie. Mam nadzieję, że też uda nam się o tym porozmawiać. Ta przeszłość jest ważna, ale ty możesz w jeden dzień przeżyć całkowicie swoje życie. Jak ty się skontaktujesz ze sobą i zrozumiesz, że o ja, można być naprawdę zniewolonym, żyjąc na zewnątrz, a można być wolnym, żyjąc w więzieniu. Dlaczego droga z głowy do serca to najdłuższa droga, jaką trzeba pokonać? No, zgadzam się też z tym, że to jest najdłuższa droga. Bo nasz mózg chce wszystko wyjaśnić, racjonalizuje. Czyli ja się boję, no i natychmiast mózg mi podpowiada, dlaczego się boję. Nie wiem jak ty, Łukasz, ale ja to co roku praktycznie miałam świńską grypę, ptasią grypę, jak tylko słyszałam informację, że jest takie zagrożenie, ataki terrorystyczne, gdzieś sobie myślę, to gdzie ja będę jeździć do jakichś krajów dalekich, jeszcze atak terrorystyczny będzie, więc lepiej siedzę w domu. A potem pamiętam te rozmowy właśnie z ludźmi, którzy mówią, mam nieuleczalną chorobę, no i chciałem zawsze pojechać w góry, ale od lat jeżdżę nad morze, już tak zostało. Czemu ja nie pojechałem w te góry? I to są nagle znowu takie proste rzeczy, które pokazują, że tu my racjonalizujemy, a boimy się swoich uczuć. Bo uczucia mają wszystkie kolory tęczy.
I te trudne uczucia, na przykład smutek, jest też po to, żebyśmy umieli przeżyć radość. Jeżeli ktoś z nas przeżył taki gigantyczny smutek albo smutny czas w swoim życiu, to dopiero wtedy wie, jak ta radość smakuje. Wyobraźcie sobie, że nie byłoby nocy, to kto z nas by zobaczył, że jest jasno? Nie zobaczylibyśmy tego. A nie doceniamy tego, że tak jak właśnie pory roku, ta pogoda, która nam teraz towarzyszy, jesień na zewnątrz, to przecież już czekamy na wiosnę. I ta wiosna inaczej wtedy jest przez nas przeżywana, kiedy wiemy, że porządnie zmarzliśmy przez ostatni czas. Człowiek potrzebuje przeciwległych biegunów, ale mózg nie chce tego wyjaśnić. Mózg będzie nam podpowiadać, to jest złe, to jest dobre. Ocena. Ciągle oceniamy. I tak samo segregujemy ludzi. Niestety. Gdzieś tutaj szufladkujemy. Ten jest taki, ten jest owaki. A potem siadamy wieczorami w samotności. Nikt mi się nie podoba na tym świecie. Już w ogóle ja się sobie nie podobam. No właśnie, oceniamy, szufladkujemy. Boimy się często opinii innych. Co zrobić, żeby tej opinii innych się nie bać? Masz jakąś na to receptę? No właśnie, to znowu jest droga stąd dotąd. Bo jeżeli ja czuję, że ja jestem warta mojego życia, że ja też tutaj jestem po coś i też tak traktuję innych ludzi, nie chcę ich oceniać. To jest tak, że my często oceniamy, jest jakaś wredna kobieta w urzędzie albo w sklepie i potem nosimy ją przez kilka dni. No jak ona mogła się w ten sposób zachować? I tak naprawdę od razu tą złość gdzieś przechwyciliśmy, oceniamy, że ta kobieta jest taka, taka, koniec. A może po prostu miała zły dzień. Nie mamy takiej refleksji. I to jest, myślę, też, co mocno buduje mury pomiędzy nami. Bo jeżeli ja bym uczyła się empatii w stosunku do drugiego człowieka, a tego uczy hospicjum, czyli ja chcę zrozumieć, co ty przeżywasz. Bo co ja przeżywam, to ja nie wiem często, bo wszystko naraz i nie mam ze sobą kontaktu. Ale też nie zastanawiamy się przez ten bałagan wewnętrzny, co może przeżywać drugi człowiek. A więzi w ten sposób się buduje. Kiedy ja słucham, uczę się słuchać i chcę usłyszeć. Nie chcę narzucać swojej perspektywy. Piękne. Który dzień w życiu był dla ciebie tym dniem najtrudniejszym? Najtrudniejszy dzień w moim życiu. Dużo było takich dni. Wtedy, kiedy wydawało mi się, że nie ma wyjścia z jakiejś sytuacji. Kiedy łamało mi się serce, kiedy traciłam kogoś bliskiego. I zawsze jest właśnie taki efekt, że nie będzie już innego czasu. Ta taka świadomość, ta ciemności, która nigdy, nigdy nie minie. To było chyba dla mnie najtrudniejsze. I miałam kilka razy w swoim życiu taki moment. Dobrze, że miałam przy sobie kogoś, kto nie odrzucał tych moich czarnych myśli, pozwolił im się wysycić i zbudować wtedy siebie na nowo. To jest szalenie trudne, bo jeżeli utożsamiamy z kimś nasze życie i nagle kogoś tracimy, niekoniecznie jest to związane ze śmiercią, po prostu z odejściem, ze zmianą dróg. To jest bardzo trudne, bo nie lubimy też zmian w swoim życiu. A zmiany i strata to są dwa typowe hospicyjne obszary, tematy. Jak już lepsze piekło, które znamy, niż jakaś nowość, nie? To często wybrzmiewa. A zawsze strata kogoś jest tożsama z tym, że muszę zmienić coś. Teraz już będzie inaczej. I odnaleźć się w tym inaczej jest bardzo rozwojowe, ale początki, no kto z nas lubi być na samym dole znowu? Jaka jest twoja misja w życiu albo w hospicjum? W hospicjum moja misja to jest na pewno dawać poczucie bezpieczeństwa zespołowi i podopiecznym, żeby nikomu nie zabrakło personelu medycznego, który tego potrzebuje o każdej porze dnia i nocy. Żeby ludzie zrozumieli, że sukcesem może być to, że człowiek, który odchodzi, spokojnie oddycha, uśmiecha się, jest w gronie tych, którzy są mu najbliżsi, że to też może być sukces na miarę XXI wieku. Myślę, że chyba moją misją jest być głosem, tylko głosem, tych, których nie chcemy słyszeć. Tych, którzy czasem nie powiedzą nawet jednego słowa. A mają tak wiele do powiedzenia. To już chyba myślę, że każdy z nas wie, ile mówi nam cisza, kiedy dawno w ciszy nie siadaliśmy. Ja wiem, że z ciszą jesteś zaprzyjaźniony bardzo. Bardzo. Skąd wiesz?
No, tak czuję, ale i trochę się przygotowywałam, znam też Ciebie mocno z różnych wywiadów, bardzo dużo inspiracji dajesz. Bo człowiek, który się zaprzyjaźnia z ciszą, to jest taka randka ze sobą, ale to pokazuje różne trudne rzeczy. Jak ja pamiętam, pierwszy raz usiadłam w ciszy, to pierwszy miałam taki efekt, pojechałam do klasztoru na parę dni w ciszy, w pustelni, z takim zamiarem, wreszcie zostawcie mnie już wszyscy, jestem przebodźcowana. Ale po paru godzinach nagle miałam taką refleksję, kurczę, co ja się czepiam tych ludzi dookoła mnie, skoro ja sama ze sobą nie potrafię wytrzymać. Więc to było dla mnie takie odarcie, że co tu w ogóle chodzi? Więc taka pralnia, oczyszczalnia wewnętrzna. A cisza jest nieprawdopodobna. 15 minut w ciszy wysiedzieć, kiedy uciekamy przed ciszą. No myślę, że każdy mocarz się czuje znokautowany. Cisza jest niesamowita. I właśnie dzieci w hospicjum są taką ciszą, ale ciszą, która tak wiele mówi. No i ja staram się być ich głosem. A kim są aniołowie? Anioł w hospicjum to jest szczególna postać. I tak jak mieliśmy bardzo głęboki kryzys, bo hospicjum prawie upadło. Przez 3 lata nie mieliśmy żadnego wsparcia ze środków publicznych. A potrzeba było co miesiąc 100 tysięcy złotych zbierać. No to gdzieś aniołowie to były te osoby, które nie odwróciły głowy od trudnego tematu. Stawiały temu czoła. Czasem nie chodziło o duże sumy. Dawali to, co mieli. Stąd akcja po 8 zł miesięcznie. Bo gdzieś patrzyliśmy, że to nie chodzi o to, żeby oddawać nie wiadomo ile pieniędzy, tylko podzielić się małym gestem, bo anioł to jest ktoś, kto oprócz tego gestu otula w najtrudniejszym momencie życia przecież, żebyśmy nie byli sami. A potem okazywało się, że aniołem, czyli taką lepszą wersją siebie, dzięki bohaterom hospicjum chcą się stawać też nawet więźniowie, którzy słyszeli gdzieś w materiałach medialnych o tym, że są dzieci, które tak potrzebują pomocy. Czy to nie jest niesamowite? Piękne. Przychodzą dzieci na świat, które zastanawiamy się, czy powinny się urodzić, czy nie, a potem się okazuje, że one nie wychodząc z domu, czasem nie wychodząc ze swojego łóżka, zmieniają ludzi w promieniu bez ograniczeń. Nieprawdopodobne. Więc anioł w hospicjum to jest ktoś, kto pomaga w jakikolwiek sposób. To jak możemy, znaczy tak, aniołów na pewno wśród widzów jest bardzo dużo, bo organizowaliśmy nieprawdopodobnie dużo zbiórek, które naprawdę za każdym razem kończyły się wielkim sukcesem. Zazwyczaj organizuję je na koncie pomagam.pl, natomiast wydaje mi się, że tu koncept jest troszkę inny. Zależy na tym, żeby jednak aniołowie związali się chociaż na parę miesięcy, żeby co miesiąc te 8 zł mogli przesłać. No, można też oczywiście jednorazowo. To może umieścimy, jeżeli pozwolisz, link poniżej. Czy to będzie od razu konto, czy to będzie strona internetowa? Może być konto, może być strona internetowa. Chyba łatwiej, jak napiszemy nazwę fundacji i konto. I jeszcze tytuł przelewu, żebyśmy potem mogli wrócić z informacją, ile aniołów przybyło. Właśnie. A jaki będzie w takim razie tytuł? To musimy ustalić dla wszystkich. No to będzie aniołowie kawalerki. Super. Co? Super. Ile w kawalerce zmieści się aniołów? Aniołowie to chyba ona kawalerki. Pęknie. Mam nadzieję, że pęknie. Niech tak będzie. Moi drodzy, zachęcamy serdecznie. Ja mam nadzieję, że kolejna zbiórka okaże się wielkim sukcesem. Ja uważam, że to wszystko, co tu powiedziałaś, oj, mam ciarki, łzy w oczach, jest na wagę złota. Ja mam nadzieję, że to złoto dla Was zbierzemy. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście. Dziękuję za obecność. Wiedziałem, że ten wywiad będzie cudowny. Byłem przekonany. Dziękuję. Dziękuję bardzo.